Biznes Cafe Podcast, odcinek 30. No i zaczęłam faktycznie tej wolności tworzyć więcej w swoim życiu, nie? Czyli mieć więcej czasu, mieć więcej pieniędzy, jeździć na wakacje więcej, albo wtedy, kiedy na przykład chcę, a nie wtedy, kiedy, wiesz, mogę. Więc ta wolność uważam, że dla przedsiębiorcy jest kluczowym elementem i to, czym ja dzisiaj się zajmuję, czyli właśnie tworzeniem kampanii marketingowych online, jest narzędziem do tego, żeby tej wolności wytworzyć w swoim życiu więcej. Nazywam się Grzegorz Futyma i zapraszam Ciebie na rozmowy z ludźmi, którzy z powodzeniem prowadzą swój biznes na Wyspach Brytyjskich. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, czy Twoja wiedza jest coś warta? Czy możesz sprzedać to, co już wiesz, w postaci kursu? Najlepiej kursu online, gdzie nie będziesz musiał fizycznie być w jakiejś sali z słuchaczami, ale będziesz mógł po prostu nagrać materiały, które będą sprzedawały się i generowały Ci pasywny przychód. Otóż dzisiaj właśnie na ten temat rozmawiał będę z osobą, która nie tylko sama tworzy takie kursy online i je skutecznie sprzedaje, ale pomaga innym tworzyć i sprzedawać takie kursy. I za chwilę powiem o jej skuteczności, ale zanim o tym powiem, kilka słów o tym, kim jest. Otóż pomimo stwierdzonej dysortografii i opinii nauczycieli, że pisarzem nigdy w życiu nie zostanie, napisała swoją pierwszą książkę, która okazała się natychmiast strzałem w dziesiątkę. Jest ekspertem w dziedzinie online marketingu. Jest przedsiębiorcą, psychologiem społecznym. Pomaga innym przedsiębiorcom w budowaniu ich biznesu online w oparciu właśnie o marketing internetowy i sprzedaż ich wiedzy opakowanej w kursy online. Specjalizuje się w kampaniach e-marketingowych, tworząc i wprowadzając nowe produkty do sprzedaży w internecie. I uwaga, na swoim koncie ma wiele, wiele sukcesów i udanych kampanii. Między innymi dostarczyła klientów o wartości zakupowej, uwaga, 2,5 miliona złotych podczas dwumiesięcznej kampanii generowania klientów. Przy innej okazji ponad 1 milion złotych przychodu w 15 dni albo 600 tysięcy złotych przychodów w 5 dni przy sprzedaży kursów online. Wyniki są naprawdę interesujące, a zaczynała od sprzedaży kwiatów na straganie na lokalnym rynku w Polsce, pracując w rodzinnej firmie, gdzie de facto, jak się okazuje, nauczyła się sporo o skutecznej sprzedaży, czyli co działa, a co nie działa. Magdalena Pawłowska, którą osobiście poznałem na jednej z konferencji w Oksfordzie, obserwowałem ją już jednak wcześniej. Oprócz wydanej książki i pracy z klientami indywidualnymi, oferuje ona kursy online oraz regularnie publikuje podcast o nazwie Marketing Masterclass, który polecam teraz sprawdzić, dlatego że w nim daje ona masę merytorycznej i konkretnej wiedzy w temacie właśnie marketingu, sprzedaży online i prowadzenia biznesu. A dzisiaj z Magdą rozmawiamy o tym, co to jest właściwie kampania marketingowa, jak sprzedawać online i jak sprzedawać, aby ta sprzedaż generowała nam, tworzyła w naszym życiu wolność finansową. Tytuł książki Magdy to Jedna kampania do wolności. Zapytam ją też, czy jedna kampania może w naszym życiu właśnie do tego nas doprowadzić, może stworzyć w naszym życiu wolność finansową. Zapytam ją też jak napisać książkę, bestseller w 7 tygodni, nie mając w ogóle wiedzy na ten temat, od czego zacząć, bo właśnie tego Magda dokonała. Magdę znajdziesz na jej stronie internetowej www.magdalenap.com. A zupełnie darmowy rozdział jej książki o tytule Jedna kampania do wolności, który po przeczytaniu zaliczam ja do bardzo wartościowych materiałów, tylko ten jeden rozdział jest warty już nawet przeczytania. Darmowy rozdział możesz pobrać na stronie www.jednakampania.pl/rozdział. Rozmowa z Magdą była dla mnie niezwykle interesująca, wartościowa, dlatego zapraszam Cię do uważnego słuchania i skorzystania. Ja
jestem ciekawy, wiesz, żeby usłyszeć taką historię właśnie osoby, która gdzieś tam zaczyna, jak mówiłaś, w szkole ci powiedzieli, że nie dasz rady, bo... Bo co? Tak, bo to było? Bo słabo piszę, bo to było w kontekście właśnie książki, że no ja nigdy nie byłam dobra w pisaniu, nie miałam tak zwanego lekkiego pióra, wiesz, i się wydawało, teraz widzisz, sama piszę te wszystkie teksty, które widzisz na moich stronach, ja je wszystkie sama piszę. Natomiast w podstawówce miałam stwierdzoną dysortografię. Teraz zdarza mi się zrobić błędy, ale po prostu jakoś nastawiłam, że ja po prostu to ogarnę, że nie chcę mieć przestrzeni u siebie w życiu na wymówkę na zasadzie, o, mam dysortografię, wiesz, nie wiem, coś tam. Więc ja po prostu zaczęłam uczyć się tych zasad, wiesz, kiedy co. Zdarza mi się, nawet wczoraj na Instagramie napisałam kłódka przez u otwarte i ktoś mi napisał, że kłódka przez u zamknięte. A ja sobie myślałam, a ten, że mi słownik nie podkreślił, mnie cholera. Natomiast się tym nie przyjmuję, bo to każdemu się zdarza, nikt nie jest z nas idealny. Natomiast właśnie powiedziano mi tam w podstawówce, tak, no, że z pisaniem to słabo, że sobie nie dam rady, że nie widzą, jak ja napiszę maturę, bo wtedy na tych maturach były jeszcze te takie eseje do pisania. No ale to jak teraz działam i czym się zajmuję i ile tekstów sama piszę, i że książkę napisałam, która no mega ma pozytywny odbiór, no to jest też dla mnie dowód na to, że nie ma czegoś takiego, że ktoś nam coś powie, że my się do czegoś nie nadajemy, tylko i wyłącznie to zadziała wtedy, kiedy my sami w to uwierzymy. Czyli jeżeli ja uwierzę, tak, nie mam lekkiego pióra, nie potrafię pisać i nigdy już niczego nie napiszę, no to to będzie po prostu prawda, no bo nie napiszesz, nie masz lekkiego pióra. Ale jeżeli przygotujesz się do tego pisania, bo wiesz, zrobisz research, tak jak ja na przykład, jak pisarze przygotowują się do pisania. No oni się przygotowują w ten sposób, że robią najpierw research, czyli pakują sobie do głowy różne koncepty, chodzą do teatru, chodzą do kina, chodzą do cyrku, szukają w internecie, oglądają jakieś filmy, coś, co będzie ich inspirować, po prostu nasycają się odpowiednimi treściami, pozwalają, żeby to wszystko się u nich jakby przemieliło przez ich koncept, przez ich sposób myślenia, przez ich światopogląd i wtedy wyłania się to coś, co jest ich takie, ale to nie bierze się, wiesz, z kosmosu, że po prostu siedziałeś sobie i nagle cię olśniło, tylko te olśnienia są wynikiem tych tematów, które przepracowałeś wcześniej. Więc ja po prostu wiedząc to, sobie pomyślałam, okej, no to po prostu muszę zrobić robotę, czyli najpierw muszę się nasycić różnymi treściami, muszę się nasycić tym, o czym chcę pisać, czy w czym chcę doradzać, czyli to jest nasza edukacja, głównie nieformalna tutaj akurat muszę powiedzieć, chociaż mam podwójnego magistra, 10 lat spędziłam na uniwersytecie, to oczywiście na pewno ma to ogromny wpływ na to, jak myślę i kim jestem. Natomiast taka moja wiedza odnośnie marketingu online, odnośnie tego, czym dzisiaj się zajmuję, no to jest głównie ta edukacja nieformalna, czyli te książki, po które sięgnęłam, to są ci mentorzy, do których też sięgnęłam, prawda, i od których się uczyłam, to są te szkolenia, na które jeździłam i to nie jest tak, że ktoś ci powie, że się do czegoś nie nadajesz, jeżeli ty się na to nie zgodzisz. Ja się wtedy na to nie zgodziłam po prostu, żeby hasło pod tytułem słabo piszesz i nigdy nie napiszesz nic wartościowego było moim przeznaczeniem. Po prostu stwierdziłam, że będzie inaczej. No i tak no, na razie realizuję, także zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Widzisz, bo coś spowodowało... Coś spowodowało w tamtym okresie twojego życia, kiedy ludzie mówili ci, że się nie nadajesz, nauczyciele mówili, że nic sobie nie poradzisz, coś spowodowało, że jednak powiedziałaś, nie, ja się nasycę, ja jednak będę mieć sukces tutaj, ja coś zrobię z tym, tak? Była tam jakaś chęć zrobienia czegoś wielkiego w życiu, czy chęć udowodnienia komuś, że jest się innym? Jak pamiętasz ten okres? Ja myślę, że ja to w ogóle jestem taka trochę przekorna. To znaczy, że ktoś coś mi powie, a ja...
jakoś nie to, że się z tym nie zgadzam z zasady, ale myślę bardzo samodzielnie. I to zawsze wkurzało moich rodziców, bo jako mała dziewczynka po prostu zawsze wiedziałam lepiej, zawsze wiedziałam więcej, prawda? Natomiast to podejście bardzo mi się przydało, myślę, w takim już dorosłym życiu, że myślę bardzo samodzielnie. To znaczy, jeżeli ktoś coś mi mówi, ja to analizuję, na przykład jeżeli nawet jest jakaś konstruktywna krytyka, jakiś feedback, prawda, czy cokolwiek, przyjmuję to, analizuję, ale jakoś nie ufam, że to, co ktoś mi mówi, jest zawsze stuprocentową prawdą. Nie wiem chyba, skąd to mam, jakoś skąd to tak mi się wzięło pierwotnie. Natomiast jakoś zawsze w głębi serca wiedziałam, że ja wiem lepiej na temat samej siebie. I choć zdanie drugiego człowieka jest dla mnie bardzo ważne i bardzo je cenię, to w pierwszej kolejności bardziej jeszcze cenię swoje własne zdanie na swój własny temat. I może to dlatego jakoś tak się potoczyło, że jednak z tej przekory takiej i takiej gdzieś tam wewnętrznej pewności siebie, którą nie wiem skąd mam, chyba jakoś trudno mi nawet jest to teraz powiedzieć, to tak się właśnie wydarzyło, że... No, że nie uwierzyłam w to, że ktoś tak mi coś powiedział. Chociaż teraz na przykład teraz tak sobie też myślę, wiesz, bo działając w internecie masz dużo możliwości, czy jesteś wystawiony na tak zwany ten hejt, który gdzieś tam się pojawia. I ja też oczywiście nie uciekam od tego i to gdzieś tam rykoszetem też do mnie trafia, że różni ludzie coś tam mi piszą negatywnego i nie zawsze jest to związane w ogóle z jakąś taką rzeczywistością, do której ja się mogę odnieść, że to jest na przykład jakaś konstruktywna krytyka. Natomiast to jest tak, że to czasami po prostu boli, nie? No jak ktoś nam po prostu nawrzuca i powie, że właśnie, że się do niczego nie nadaje, że robisz słabo to czy tamto, no to kurczę, no, chociaż masz nie wiadomo jak grubą skórę, to jednak gdzieś tam w pewnym momencie, no przynajmniej do mnie to gdzieś tam to jednak trafia. I to też dużo było potrzebne treningu, ja myślę, że jeszcze też dużo przede mną w tej kwestii, żeby pomimo tego, że ktoś tam coś ci mówi, iść i robić swoje. Żeby nie zwracać uwagi na to, że kto, komuś się to nie podoba. Jeżeli ty czujesz, że to jest dobre dla ciebie, to po prostu idź i rób. I ja mam takie podejście u siebie właśnie w życiu. I wczoraj dostałam takiego maila nawet, bo wysłałam mailingi we wtorki, w czwartki, takie typowe. No ale wczoraj był 3 maja w Polsce. No ja wysyłam mailing marketingowy, prawda? No Boże, no nie każdy może świętuje, no są ludzie, którzy świętują mniej i bardziej. Ja wysyłam mailing po prostu, mój standardowy. Ale to może nawet dobrze, bo tam był content, więc jak ktoś miał wolny dzień, to mógł sobie tam odsłuchać albo mój podcast, albo coś tam przeczytać. Natomiast był właśnie taki pan, który napisał, że już mogłabym sobie darować po prostu i odpuścić wysyłanie mailingów w taki dzień. I zaraz potem przychodzi kolejny mail od kolejnej osoby. Ja sobie myślę, kurde, to już teraz kolejna osoba na pewno, która zaraz zjedzie po prostu ten mailing, a druga osoba pisze, jak bardzo jest mi wdzięczna za to, co tam napisałam, za wartość, jaką daję, że jej to pomogło i tak dalej, i tak dalej. I żebyśmy zwracali uwagę po prostu na jedno i na drugie. I to jest czasami fajne, jak otwieram kilka maili pod rząd i tak, jeden jest jakiś negatywny, a zaraz drugi jest pozytywny. Znowu jakiś negatywny i znowu pozytywny, pozytywny. Więc po prostu robić swoje i chyba to miałam już jakoś tak po prostu właśnie od tych wcześniejszych lat, że nawet jak mi pani mówiła, że się do czegoś nie nadaje, to ja tak to brałam z przymrużeniem oka. Domyślam się, że pewnie część z tego nastawienia jakby być może wyniosłaś właśnie z domu, może rodzice wspierali albo ktoś, kto był obok ciebie dawał ci taki wyraźny sygnał, że możesz być, mieć swoją własną, zachować swoją własną indywidualność, mieć swoje własne zdanie, kierować swoim życiem i być taką osobą, jaką chcesz. Wiesz, mnie akurat ostatnio syn zaskoczył. Dużo gra.
w gry komputerowe, ale robi to w ten sposób, że podłącza to do komputera, który to nagrywa i później on publikuje to w sieci. Oglądalność ma na razie, powiedzmy, słabą, ale chłopak nie poddaje się, cały czas ćwiczy, robi, usprawnia to, jakieś wprowadza nowe rzeczy, nowe technologie tam, tak żeby to lepiej wyglądało. I teraz tak. Podszedł do mnie kilka dni temu i mówi: tato, kocham cię. Ja mówię, no fajnie, super, ja też ciebie kocham. Ale tato, wiesz co? Bo ty jesteś fajny, bo ty mi nie mówisz, kim ja mam być. Ale o co chodzi? Bo wiesz, bo moi koledzy mówią, że ich rodzice powiedzieli im, że oni nie mogą być youtuberami i oni nie mogą być gamerami, oni muszą mieć jakiś normalny zawód. A ty mi nie mówisz. Mówisz, że ja mogę być kim chcę. I myślę, że to jest też to, że młody człowiek, który wzrasta w takim wspierającym środowisku, że okej, cokolwiek robisz, cokolwiek cię w tym momencie interesuje, rób to, nawet jeżeli to jest coś, wydaje głupie dla mnie, bo to jest tylko granie, ale ile ludzi potrafi dostarczyć wartość właśnie innym poprzez dawanie rozrywki, poprzez dawanie jakiegoś właśnie entertainmentu, tak jak gry. Oczywiście. Przecież to są też rzeczy, które można sprzedać, zarobić na tym, ale też przede wszystkim dostarczyć komuś wartość. I druga rzecz, która mi przyszła do głowy, kiedy mówiłaś właśnie o tym, że są ci hejterzy i są ci, którzy lubią te rzeczy. Tak nawiasem mówiąc, ten pan, który wysłał 3 maja ci tego e-maila od razu, mógłby sobie darować otwieranie maili 3 maja. Dokładnie. Przecież facet, co ty robisz z mailem 3 maja? Idź z rodziną na majówkę, a 4 otwórz maila. Dokładnie. A ty jeszcze pracujesz, odpisujesz kobiecie, żeby sobie dała spokój. No jest, tak, jest w ogóle. Ale to jest właśnie to, że kiedyś ktoś powiedział, nie pamiętam, czy to był, w jakiejś książce przeczytałem, że są 3 grupy ludzi, z którymi się spotykamy, kiedy coś robimy na dużą skalę, coś robimy konkretnego. To są ludzie, którzy są hejterami cały czas, to są ludzie, którzy nas, czyli nienawidzą nas, druga grupa to jest, którzy nas kochają i cały czas będą nam słodzić, a jest trzecia grupa, którzy, they don't care. I to w ogóle nie interesuje ich. Tak. I naszym zadaniem tak naprawdę to jest skupienie się na tej trzeciej grupie, którzy don't care, i zrobić ich, żeby oni nas kochali. Tak, dokładnie. I tyle. Z tych, którzy nas nienawidzą, haters gonna hate. I tyle. Dokładnie. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale faktem jest, że tak jak powiedziałaś, każdego ta krytyka może zabolać. No bo jednak mamy jakieś zranienia z przeszłości, mamy jakieś rzeczy, które nas dotykają i możemy czasami poczuć ten taki nawet fizyczny ból, że ktoś nam mówi coś niemiłego. To jest zupełnie też naturalne. Człowieczeństwo, prawda? Dokładnie. Magda, no to fajnie. Był ten okres, kiedy dorastałaś. Widać, że miałaś takie fajne wsparcie, na którym po prostu zbudowałaś swoje poczucie wartości. Wiedziałaś, że chcesz dużo osiągnąć. Skąd wiedziałaś, że zaczniesz pisać książki? Czy właśnie dlatego, że książki, no w ogóle, że zaczniesz się marketingiem, kursami zajmować, pisaniem? Bo nauczycielka powiedziała, jedna czy druga, że nie nadajesz się? Czy to był ten moment, że nie, właśnie, że się nadaje i ona ci wręcz pomogła w tym, żeby tam się znaleźć, gdzie jesteś teraz? Wiesz co, to jest jeszcze tak. Żeby tutaj też tak może nie słodzić, że miałam już takie świetne wsparcie po prostu, wiesz, że tylko płatki róż przede mną sypano i w ogóle, wiesz... Cieszę się, że o tym powiesz. Wiesz, to absolutnie nie. Ja się wychowałam w takiej, powiedziała, normalnej, typowej, polskiej, przedsiębiorczej, co prawda, rodzinie, tak? Bo obydwoje z moich rodziców są przedsiębiorcami. Natomiast absolutnie w latach 80., wiesz, no, walczyli jak mogli, żeby po prostu dostarczyć i żebyśmy my z bratem mieli za co funkcjonować i żebyśmy po prostu mieli jakieś tam ciuchy, jedzenie i tak dalej, i zrobili świetną robotę. Natomiast no, było to okraszone ogromną liczbą godzin takich pracy w ich biznesie, a gdzie też nie zawsze było kolorowo. I ja pamiętam już jako tam 7-latka pomagałam moim rodzicom aktywnie w ich biznesie. Pomagałam im robić, mieli wtedy takie przedsiębiorstwo kwieciarnie, więc ja pomagałam robić kwiaty, stroiki, nadziewać te kwiaty na tego 1 listopada, kiedy w Polsce wtedy było takie bardzo duże święto wszystkich zmarłych, to się chyba nazywa, wszystkich świętych.
Jako dziewięciolatka, ja już w tym czasie, kiedy było właśnie końcówka października, początek listopada, sprzedawałam na rynku te kwiaty, więc jakby tak sobie zawsze myślę, no amerykańskie dzieci mają tą taką historię, że sprzedają lemoniadę, wiesz, przed domkiem jednorodzinnym i w słońcu stoją i sprzedają tę lemoniadę sąsiadom tam za dolara. No więc ja w mrozie stałam właśnie na rynku od godziny 6 rano najpóźniej i sprzedawałam stroiki, pomagałam moim rodzicom po prostu w ich biznesie. Więc można powiedzieć, że ja tego przedsiębiorstwa, tej przedsiębiorczości, marketingu czy sprzedaży, no jakby uczyłam się od wczesnych lat bardzo praktycznie, nie czytając żadnych książek, tylko po prostu rozmawiając z ludźmi i obserwując, wiesz, co oni robią, dlaczego jak ja podchodzę, to oni odchodzą, dlaczego jak ktoś przyszedł, to inni przychodzą, wiesz, co się po prostu dzieje, te takie podstawowe zasady, które później, o których później przeczytałam właśnie w niejednej książce. Więc ja się tego wszystkiego nauczyłam bardzo, bardzo praktycznie. Z domu wyprowadziłam się, kiedy miałam 18 lat i wyjechałam na studia, więc od 18 roku życia mieszkam poza domem i na swoim, że tak powiem. Oczywiście zawsze, szczególnie w tym momencie studiów ze wsparciem rodziców, natomiast bardzo samodzielnie. I mnie od zawsze interesowali ludzie. Też to wynikało pewnie z tego, jaką ja jestem osobą, że jestem bardzo relacyjna. Uwielbiam po prostu rozmawiać z ludźmi, interesują mnie ludzie i to jest takie dla mnie naturalne, nie? Taką jakbym mogła powiedzieć, taką moją naturalną kompetencją jest po prostu nawiązywanie relacji, bo mnie ludzie po prostu interesują. No i od razu myślałam, że to będę w takim razie psychologiem, no bo kto inny, wiesz, współpracuje z ludźmi, no psycholog. A że ja akurat, no mówię, nie byłam jakąś wybitną taką uczennicą, czwórkową byłam, zawsze byłam taką czwórkową, taką solidną, ale wiesz, bez przesady uczennicą czy studentką. Natomiast jak już zaczęłam studiować tą psychologię, no to się okazało, że do końca to nie jest tak. Kiedy trafiłam do szpitala psychiatrycznego na takie praktyki, to po 2 godzinach ja wiedziałam, że to już absolutnie na pewno nie jest moja ścieżka zawodowa i na 100% po prostu ja się muszę jak najszybciej wymiksować. Nie wiem jak, ale ja to po prostu raczkiem muszę stamtąd wyjść. No i tak też się stało. Co prawda nie było to właśnie takie proste na uniwersytecie zmienić specjalizację, natomiast oczywiście dla chcącego nic trudnego. Ja wiedziałam, że poruszę wszystko i wszystkich, żeby na pewno zmienić tę specjalizację. Zmieniłam ją wtedy na specjalizację społeczną. No i od tego momentu świadomie tak naprawdę zaczęłam interesować się reklamą, marketingiem, tym, co możemy nazwać takim wywieraniem wpływu na opinię człowieka, tak, że jak pojawię się w takim ubiorze, z taką pozycją, z taką miną, powiem to czy tamto, to będę po prostu mogła oczekiwać jakichś tam określonych rezultatów, a jak zrobię to inaczej, to te rezultaty mogą być inne. No i jakby zaczęłam wchodzić w tą właśnie przestrzeń i to mnie mega interesowało. I od tego momentu się zaczęło. Wtedy już zaraz po studiach poszłam na rok właśnie do pracy, do korporacji, ale już z zamierzeniem założenia swojej firmy, więc założyłam swoją firmę właśnie w 2011 roku, marketingową oczywiście, i już typowo zaczęłam świadczyć takie właśnie profesjonalne usługi związane z tą przestrzenią. No dziś to też już jest trochę inaczej, bo oprócz, jakby nie zajmuję się takim typowym marketingiem, tak byśmy mogli powiedzieć. Specjalizuję się w tym marketingu online i to jest coś, co jest takie niesamowite, bo ja pamiętam, jak siedziałam w ławce właśnie na studiach i sobie myślałam, że kurczę, ja bardzo bym chciała tak robić coś takiego, mieć jakiś taki zawód, że będę w stanie tworzyć potrzeby i jakby odkrywać potrzeby, jakie ludzie mają i dostarczać im produkty. I to mi się wydawało tak abstrakcyjne, że ja nie wiedziałam w ogóle, co to może być. I ja sobie ostatnio uświadomiłam, że ja się właśnie dzisiaj tym zajmuję. Bo zastanawiam się, czego ludzie potrzebują, czyli jakie mają problemy, i dostarczam im rozwiązania, czyli dostarczam im produkty w formie kursów online na te ich problemy.
I to robię za pomocą i swoich kursów, i kursów klientów, czyli różnych ludzi, którzy do mnie przychodzą i chcą współpracować przy tworzeniu. I sobie pomyślałam, mówię, wow, coś, co mi się wydawało tak abstrakcyjne kiedyś, ja właśnie dzisiaj to robię. I to jest takie niesamowite, że w życiu bym tak nie myślała, że tak będzie, bo to było takie jakieś dziwne marzenie. Także super. No właśnie, oprócz tego, że no, już tak przeskoczyłaś dosyć szybko już teraz w przyszłość, że tam zaczęłaś, byłaś studentką psychologii, później, że to nie jest to, dobrze, to zaczęłaś pracę, łatwo było znaleźć pracę takiemu świeżo upieczonemu studentowi w jakiejś korporacji w Polsce? Wiesz co, ja odbyłam kilka staży, kilka praktyk, czyli najpierw popracowałam po prostu bezpłatnie i w związku z tym, że odbyłam tam kilka takich właśnie praktyk bezpłatnie, no to już miałam jakieś doświadczenie i właśnie w jednej z tych firm, w której miałam staż, później zostałam zatrudniona. Czyli jakby wychodziłam sobie tak to, że zostałam zaproszona właśnie do współpracy takiej już na stanowisko i pracowałam w Gazecie Wyborczej, czyli w Agorze, w oddziale w Gdańsku, bo moim marzeniem w Polsce zawsze było mieszkać w Gdańsku nad morzem. To było takie moje miejsce, wiesz, jeżeli Polska, zawsze mówiłam, jeżeli Polska, to tylko Gdańsk. A więc mieszkałam tam 7 lat i cudownie wspominam ten okres. Natomiast rok pracowałam właśnie w Agorze, a później założyłam swoją firmę. Także dostać, bym powiedziała, było łatwo pod kątem tego, że najpierw tam miałam ponad rok bezpłatnych praktyk, nie? Więc jakby znałam się już na tym, co mam dalej robić. Mhm. Tytuł twojej książki, którą napisałaś, brzmi Jedna kampania do wolności. Na początku myślałem, że do wolności to jest jedno słowo, że dowolnie można coś tam tworzyć, ale okazało się później, jak zobaczyłem na ten tytuł, bo wcześniej go słyszałem ze słyszenia, inaczej go odebrałem, że chodzi o wolność. Dlaczego wolność? Czy jest coś w tym słowie, co zachęciło się do tego, żeby tam właśnie umieścić w tym tytule? Czy jest wolność w jakimś, coś mówi tutaj o czymś konkretnym? Tak, no to jest super pytanie, dziękuję, że to zadałeś, bo to jest taki ważny bardzo element dla mnie w życiu, bo zobacz, jak zaczynasz być przedsiębiorcą, to przynajmniej z takich moich doświadczeń i też z rozmów z różnymi osobami, to zaczynasz być przedsiębiorcą po co? No, chcesz mieć więcej wolności. Nie chcesz, żeby ktoś tam ci marudził nad głową, mówił, co masz robić, więc chcesz mieć wolność co do swoich decyzji. Chcesz mieć wolność co do zarządzania swoim czasem, żebyś nie musiał chodzić od 9 do 17, tylko po prostu, żebyś mógł pracować 24 godziny na dobę, nie? Chcesz mieć wolność... Jeśli chcesz. I chcesz mieć wolność co do tego, ile będziesz zarabiał. Że nie, że ktoś ci powie, słuchaj, zarabiasz na przykład 2000 funtów czy tam 4000 złotych, tylko, że zarobisz tyle, ile sam wygenerujesz. Chcesz mieć wolność co do tego, kiedy jedziesz na wakacje i ile będziesz na tych wakacjach. Więc dla mnie, kiedy ja zaczynałam być przedsiębiorcą, ta wolność była kluczowa. Ja chciałam mieć właśnie więcej wolności. Później się okazało, że oczywiście, żeby tą wolność wypracować, trzeba się bardzo napracować. I poszłam w drugą stronę, czyli bardzo intensywnej pracy po 16 godzin na dobę, zero zdrowego odżywiania, zero treningów, słabe jedzenie, dużo stresu, mało płatna praca, nawet we własnej firmie, bo po prostu nie wiedziałam, jak wycenić, nie wiedziałam, jak obsługiwać klientów i wpadłam w ten taki wir takiego chomika, wiesz, który po prostu kręci się cały czas, bo myślałam tak, okej, nie wiążę do końca tych końców, nie zarabiam tyle, ile potrzebuję, więc muszę dorzucić sobie jeszcze klientów, żeby zarabiać więcej. Ale z racji tego, że każdy dodatkowy klient był dla mnie tak naprawdę ujemny w bilansie, to znaczy on mnie tak naprawdę kosztował więcej, żeby go obsłużyć, aniżeli on płacił mi na fakturze, to tak naprawdę im więcej miałam klientów, tym większy dołek wpadałam.
No i w końcu po tam roku sobie to uświadomiłam, że to nie chodzi o to, żeby dokładać sobie klientów, tylko żeby mieć innych klientów, żeby inaczej zarządzać tym swoim biznesem. No i w 2013 roku zaczęłam właśnie to, ten mój biznes prowadzić inaczej. Zaczęłam też rozwijać się w tym obszarze w ogóle, wiesz, co to znaczy prowadzić biznes i w tym w tych czasach, w których my już byliśmy i właśnie w tej branży, w której ja wtedy funkcjonowałam. No i zaczęłam faktycznie tej wolności tworzyć więcej w swoim życiu, nie? Czyli mieć więcej czasu, mieć więcej pieniędzy, jeździć na wakacje więcej albo wtedy, kiedy na przykład chcę, a nie wtedy, kiedy wiesz, mogę. Więc ta wolność uważam, że dla przedsiębiorcy jest kluczowym elementem i to, czym ja dzisiaj się zajmuję, czyli właśnie tworzeniem kampanii marketingowych online, jest narzędziem do tego, żeby tej wolności wytworzyć w swoim życiu więcej, żeby mieć produkty, które będą sprzedawane z twojej strony internetowej właśnie dzięki tej kampanii, którą zaprojektujesz, którą ułożysz. No i właśnie o tym też jest ta książka i o tym też jest to, czym ja się dziś zajmuję, że tworzy właśnie więcej przestrzeni, więcej wolności w różnych aspektach, bo ktoś będzie chciał mieć, wiesz, więcej czasu nie po to, żeby jechać na wakacje, tylko po to, żeby spędzić więcej czasu ze swoją rodziną. I to też jest mega okej. Każdy z nas potrzebuje tego, co jest dla niego po prostu potrzebne, adekwatne. Mhm. Właśnie wspomniałaś przed chwileczką o produktach i o kampanii. Książka właśnie nosi tytuł, przypomnę, Jedna kampania do wolności, a nie jeden produkt do wolności. Często zdarza się tak, i myślę, że to jest takie dosyć stereotypowe myślenie, że zaczynamy biznes i sprzedaż od produktu, czyli jaki produkt sprzedajemy i teraz koncentrujemy się, tak jak powiedziałaś, na ilości odbiorców, ilości klientów, którzy będą chcieli ten produkt kupić. Tutaj widzę, z tego co powiedziałaś, trochę zupełnie inne podejście do tematu sprzedaży. Mówisz tak jakby, zacznijmy od kampanii, a będziemy wolni. Mhm. I druga rzecz, którą chcę zwrócić uwagę, to powiedziałaś tutaj o produktach online. I jakby tutaj opis tej książki mówi o produktach, które istnieją online, czyli produkty, które nie są namacalne. To nie są kubki, które możemy sobie kupić, dotknąć, o, rozlałem wodę, czy jakieś inne rzeczy. Takie, które możemy faktycznie wysłać komuś, tylko tak, wiesz, fizycznie w paczce i tak dalej, puk do domu ktoś przychodzi, tylko coś zupełnie innego, coś, czego nie możemy dotknąć, ale możemy to kupić. Po pierwsze, mam pytanie pierwsze, czy takie produkty online mogą faktycznie stworzyć w naszym życiu wolność? Czy jesteśmy w stanie znaleźć tyle klientów i wygenerować takie pieniądze, żeby żyć spokojnie, ze spokojem myśleć o naszej przyszłości? Mm-hmm. Tak. Prosta. Tak, możemy to tak zrobić w oparciu o tworzenie produktów właśnie informacyjnych. Spokojnie można naprawdę mieć świetnie działający biznes i to biznes, który docelowo, mówimy tutaj o biznesie takim siedmiocyfrowym, czyli taki, który przynosi nam przychody na poziomie miliona, milionów, więc oczywiście, że tak. Teraz co trzeba zrobić, żeby do tego miejsca dojść i w ogóle, żeby zacząć? Tak jest. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o produkt informacyjny, to ja wychodzę z takiego założenia, że każdy z nas, każdy człowiek ma coś takiego, ma coś, czego może nauczyć kogoś. Czyli ma coś takiego, w czym jest, byśmy powiedzieli, specjalistą, na czym się zna, w czym doradza. Może przeżyć jakąś transformację u siebie w życiu, wiesz, i po prostu ludzie się radzą jego, słuchaj, ale jak to zrobiłeś, że schudłeś 20 kilo, nie? A jak to zrobiłeś, że na przykład sam wybudowałeś dom? A jak to zrobiłeś, że na przykład twoje dzieci są takie fajne, nie? Wiesz, jest wiele aspektów, w których my możemy innym ludziom doradzać.
doradzać. I każdy z nas ma coś. Nawet jeżeli to jest jakaś mała rzecz, to my na podstawie właśnie tej jednej naszej umiejętności, kompetencji, czy to jest czasami miękka kompetencja, czasami twarda, czyli to może być jak być komunikatywnym i nawiązywać relacje, ale to też może być, wiesz, jak na przykład zarabiać na Forexie, więc różne są aspekty, to na podstawie tego możemy stworzyć produkt informacyjny typu kurs online, typu mastermind, typu szkolenie online, typu na przykład e-booka napisać, tak? Cokolwiek. I jak już mamy to coś, to trzeba znaleźć oczywiście ludzi, którzy chcą to kupić, którzy chcą od nas właśnie tą rzecz się nauczyć. I właśnie w tym momencie przychodzi nam z pomocą kampania, którą ja właśnie opisuję też między innymi w książce, ale też i na moich kursach i na różnych tam właśnie wystąpieniach. To jest takich 5 faz autonomicznego modelu online, gdzie pierwsza faza tak naprawdę jest najbardziej kluczowa. To jest to nawiązywanie relacji z tym drugim człowiekiem, któremu się pokazujemy w internecie albo który nas słucha na przykład w formie tego podcastu, tak? Czyli żeby do niego to trafiło, jeżeli on jest w tej naszej grupie docelowej, to żeby do niego to trafiło, że hej, jeżeli ty masz z czymś wyzwanie, o czym, czego ja uczę, jak je rozwiązać, to żeby on chciał się do ciebie zwrócić. I żeby działać w ten sposób, żeby jak najwięcej tych ludzi wokół nas faktycznie się dowiadywało o nas. No bo możemy mieć oczywiście swoją grupkę takich sprawdzonych klientów, natomiast jeżeli będziemy opierać się tylko i wyłącznie na tej małej grupce, to w pewnym momencie nasz biznes po prostu uschnie. Musimy cały czas starać się i pozyskiwać tych nowych klientów, nowe osoby, które będą chciały z nami współpracować. Więc do tego serdecznie polecam właśnie ten system, który opisałam, który no też polega przede wszystkim na tym, że on jest oparty na takim normalnym działaniu człowieka. Czyli tam nie ma nic takiego, co by było takie dziwne dla nas, bo jak my na przykład poznajemy drugiego człowieka, no to jeżeli ktoś podejdzie do ciebie na spotkaniu, od razu tobie powie, wiesz co, mam taki produkt za 1000 funtów, uważam, że ci się przyda. No to ty sobie pomyślisz, hej, ale w ogóle ty nic o mnie nie wiesz, ty nie wiesz, czy ja w ogóle tego potrzebuję. Sobie pomyślisz, co za buc, w ogóle zero manier, zero jakiegoś taktu, no kretyn, w ogóle nie chcę z kimś takim rozmawiać. I nawet jeśli ta osoba miała dokładnie ten idealny produkt, który ty poszukujesz, to ze względu na to, jak ona się zachowała, ty nie będziesz chciał z nią współpracować, bo sobie pomyślisz, no bez sensu, jakiś buc totalny, nie? Natomiast jeżeli ta sama osoba przyjdzie do ciebie i najpierw wykaże takie realne, prawdziwe, szczere zainteresowanie i w ogóle sprawdzi, czy ty potrzebujesz ten produkt, czy to jest w ogóle to, co ja mam, czy to jest dla ciebie i sprawdzisz najpierw, a okej, dobra, potrzebujesz tego, powiesz trochę o sobie, żeby zbudować jakieś zaufanie, no bo znowu my bardzo lubimy jako ludzie kupować i współpracować z osobami, które lubimy, z którymi mamy jakąś taką, wiesz, relację, które są po prostu dla nas, mają podobne wartości, mają podobne po prostu spojrzenie na świat. I warto jest powiedzieć trochę więcej o sobie, właśnie co jest dla ciebie ważne, czy dla ciebie jest najważniejsza rodzina, czy najważniejsze są pieniądze, czy podróżowanie, czy prawda, czy no jakby jakie masz wartości. I jak taka osoba będzie już trochę o tobie wiedziała, to wtedy będzie jej dużo łatwiej i dużo chętniej faktycznie od ciebie zakupić cokolwiek, czy to będzie ten produkt informacyjny, czy nawet jeżeli sprzedajesz, nie wiem, masz swoją pizzerię, to też jeżeli nawiążesz tą relację z klientem, to on chętnie będzie do ciebie przychodził i ciebie odwiedzał, bo będzie ten personalny taki element. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali zawsze. Chcę ci zadać takie pytanie w tym momencie, bo cały czas, kiedy o tym mówisz, to ja widzę ciebie jako tą małą dziewczynkę stojącą na rynku z tymi kwiatami i obserwującą to, co się dzieje naokoło. Tak jak powiedziałaś, o, skoro kilka osób podchodzi, to następne myślą, o, coś mnie omija, idę tam zobaczyć, co się dzieje.
albo biegnie jakaś dziewczynka i wpycha mi Bóg jednoręki, no to ja nie chcę, co ty tu chcesz, mi tutaj coś wpychasz, tak? Więc te tak. wszystkie zachowania, jakby tak powiedziałaś, to przywieczką powiedziałaś, że to nie jest jakaś taka wiedza gdzieś tam z encyklopedii wyciągnięta, jakaś taka bardzo skomplikowana, tak. to są naturalne zachowania ludzkie. Ale teraz... Patrząc, jak wielu w biznesie próbuje sprzedawać, czyli zaczyna w zasadzie od tej drugiej strony, tworzy tak. taką sztuczną w podejściu kampanię, można to było nazwać, albo sposób podejścia, być może nawet nie jest kampania, tak. bo to jest coś takie działanie na czuja, w sensie podejdę do każdego i każdemu dam swoją wizytówkę i ulotkę i powiem, że oni mnie potrzebują. I to nie działa. Może powiedz mi, dlaczego to nie działa? Mhm. Dlaczego ten sposób taki właśnie bardziej w sensie natarczywy, w sensie taki bardziej potrzebujesz mnie i tak dalej? Co się dzieje, że człowiek od takiego sposobu sprzedaży ucieka, odsuwa się? Mhm. Jest takie fajne powiedzenie, że my jako ludzie bardzo lubimy kupować, natomiast nie lubimy, jak się nam coś sprzedaje. Czyli nawet z tego prostego zdania, zobacz, ile tutaj jest prawdy, jakbyśmy się chcieli nad tym zastanowić. Czyli jeżeli ja wiem, że lubimy kupować, czyli lubimy inwestować w siebie, w swój rozwój, czy w jakieś elementy, które potrzebujemy w swoim życiu. No to to jest fakt, okej, lubimy to. Ale teraz, jeżeli nie lubimy, jak się nam sprzedaje, czyli sprzedaż to jest ostatni element całego procesu sprzedaży. I tutaj bardzo jest ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że sprzedaż jest tym ostatnim elementem, a to, co jest przed tym, to jest marketing. I marketing i sprzedaż to są zupełnie dwie różne rzeczy i nie zgadzam się z kimś, kto mówi, a marketing i sprzedaż to w sumie jedno i to samo. Absolutnie nie, mają zupełnie różne narzędzia, podejścia, no wszystko tam jest inne. W związku z tym sprzedaż jest na samym końcu. Im lepszy jest marketing, tym po prostu łatwiejsza będzie ta nasza sprzedaż. Więc co my musimy zrobić w tym marketingu? Mhm. No przede wszystkim my w tym marketingu musimy uświadomić potrzebę. Jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby zmienić samochód, bo na przykład, nie wiem, jest już stary albo coś tam z nim jest nie tak, ale do końca jeszcze nie ma tej decyzji w sobie, to my takiemu klientowi musimy uwypuklić problemy, sytuacje, które wiążą się z tym, jeżeli on nie podejmie teraz tej decyzji o zmianie samochodu. Czyli może to być bezpieczeństwo jego rodziny, może to być jego bezpieczeństwo, może to być jakieś na przykład koszta, że jeżeli będzie dłużej trzymał ten stary samochód, to niedługo będzie musiał w niego tyle zainwestować, że to będzie nieopłacalne i tak dalej. Czyli musimy mu bardziej uświadomić tą sytuację, w której on jest, ale nie mówić hej, ja ci chcę sprzedać samochód, tylko mu uświadomić to miejsce, w którym on jest, że słuchaj, twój samochód może nie jest w najlepszej kondycji, zobacz, stracisz to tu i tu i są jakieś potencjalne problemy, jakieś sytuacje, z których będziesz niezadowolony, jak się wydarzą, żeby on zaczął sam myśleć o tym, kurczę, faktycznie, no w sumie od roku już chcę zmienić ten samochód, może przyszedł czas na to, żeby zmienić. To wiesz co, ja chętnie się rozejrzę. No i jak on teraz ma już tą decyzję w sobie, że on już chce, to wtedy dopiero jest moment na sprzedaż. I teraz ten proces marketingu, on może trwać bardzo różnie. U jednego to będzie trwał dzień, u drugiego to będzie trwał na przykład miesiąc. Ja wiem, że w swoim biznesie, jeżeli chodzi o sprzedaż mojego głównego kursu online, który jest o wartości 1000 funtów, to ja wiem, że żeby osoba podjęła decyzję, żeby się na niego zapisać, potrzebuje około miesiąca, nawet do 2 miesięcy poobserwować mnie, sprawdzić. Czy to ona jest jakaś faktycznie taka prawdziwa, dostarcza wartość, czy to będą dobrze zainwestowane pieniądze, więc ja wiem, że to dla wielu ludzi nie jest decyzja taka, wiesz, overnight, że po prostu wow, zapisuję się, a co tam, nie? Zrobię to. Chociaż oczywiście też są tacy, którzy tak podejmują decyzję. Więc musimy mieć ten swój marketing właśnie zaplanowany, przede wszystkim po to, aby odpowiedzieć na potencjalne obiekcje i żeby uświadomić dany problem, który ostatecznie rozwiązuje ten produkt, ta usługa,
którą chcemy sprzedać. A często właśnie osoby, którym się, że tak powiem, nie udaje, mówią o tym ostatnim już elemencie, o sprzedaży tylko. Hej, tutaj mój kubek jest tam z jakiejś porcelany, jest na przykład nietłuczący, coś tam kosztuje tyle i tyle, dostaniesz rabat i tak dalej. I to już jest sprzedaż, bo mówię o konkretnych takich rzeczach. Natomiast jak ja bym chciała powiedzieć o marketingu, to bym powiedziała na przykład o tym, jak ważne jest, żeby twój kubek wyglądał elegancko, prawda, na nagraniu na przykład. Że ważne, że ten design, który jest na kubku, sprawi, że będziesz wyglądała bardziej profesjonalnie. Że na przykład ten design będzie nawiązywał taką relację z osobami, na przykład z wyższym wykształceniem. Czyli mówię o tych takich wartościach, że ja sobie pomyślę, wow, faktycznie to ja chcę mieć taki kubek, dzięki któremu moja marka osobista po prostu poszybuje, wiesz, od razu wysoko. I mówiąc właśnie o tych korzyściach, ja sprawię, że ta osoba sobie pomyśli, kurczę, ja chcę mieć taki kubek, bo ja chcę mieć te wartości, które ja posiądę dzięki temu, że mam ten kubek. Mówisz o tym i we mnie oczywiście przychodzą mi różne myśli do głowy i różne takie sytuacje. Ja jestem takim człowiekiem, który wyobraża sobie. Mamy takie, wiesz, obrazy w głowie. Mówiłaś o tym, o takim przypadku, gdzie ktoś sprzedaje komuś samochód. Ja oczywiście byłem w takiej sytuacji, zarówno jako kupujący, jak i jako sprzedający, nie jeden raz w życiu. I tak samo z innymi produktami. I też miałem takie doświadczenie, że podbiegał ktoś do mnie z jakąś pastą do zębów, podczas kiedy ja gdzieś tam szedłem w inne miejsce. Nie miałem na to czasu ani ochoty, żeby rozmawiać, coś kupować, a ktoś po prostu natrętnie wpychał coś mi, żebym teraz kupił. I to nie było aż takie bardzo drogie, więc czasami dla świętego spokoju po prostu kupiłem coś pod przymusem. Oczywiście nie byłem z tego zadowolony. Innym razem skutecznie odepchnąłem tego człowieka, w sensie, wiesz, no, że nie mam czasu, odchodzę. Obie te sytuacje pokazały mi, że ktoś próbuje wkroczyć jakby w moją wolność w tym momencie. Znowu, pojawia się znowu to słowo wolność. Aha. Ciekawe. I pomyślałem sobie tak, że w tym marketingu, czyli w tym przedsprzedażowym procesie, my tak naprawdę chyba chcemy stworzyć takie warunki, żeby klient był, czuł się wolny do podjęcia decyzji samemu. Że jak ja przechodzę obok tego stoiska z kwiatami, to ja nie chcę, żeby ktoś do mnie podbiegał i mi to wpychał, bo ja wtedy wręcz odwrócę się i pójdę w innym kierunku, pomimo tego, że szedłem po te kwiaty. Ale ja chcę przyjść, rozejrzeć się, zobaczyć sobie naokoło, więc trzeba troszeczkę inaczej zainteresować tego klienta, tak żeby on nie czuł się pushed, taki, że pod ścianą, że musisz kupić teraz, bo od razu, może na ten moment, na tą technikę, w sensie, że teraz masz taniej, później będzie drożej, przyjdzie moment, bo chcemy pomóc podjąć tę decyzję, ale na początku to nie jest być może niekoniecznie to jest to, co przyciągnie klienta, że teraz jest taniej, później jest drożej. Część może właśnie kupi, tak? Ale właśnie, czy i tak samo jest z budowaniem, tak jak powiedziałaś, tej świadomości, że tego zaufania do sprzedawcy, że ktoś, kto wchodzi na przykład i zaczyna dzisiaj nagrywać coś w internecie, na przykład live'a robi, tak? Pierwszego live'a w życiu robi i na pierwszym live'ie pokazuje, że ja sprzedaję tutaj takie rzeczy i tak dalej. I ktoś nie wie, kim ten człowiek w ogóle jest, co on właściwie robi, czy on dostarcza jakąś wartość. Natomiast jeżeli ktoś istnieje dłużej na rynku, coś dostarcza jakąś wartość, wydał jakąś książkę, czymś się dzieli, wtedy zdecydowanie łatwiej zaufać jest takiemu człowiekowi, którego już znamy. On już jest dla nas taki znajomy, taki przyjaciel wręcz. Być może nie mamy jakiejś takiej relacji bezpośredniej. I teraz właśnie ta wolność mnie tak interesuje, bo też wrócę do twojej książki. Usłyszałem, byłem w Oksfordzie, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy w Oksfordzie na żywo, przez moment. Miałaś tam prezentację i mówiłaś tą historię, ale chciałbym, żebyś może opowiedziała ją jeszcze raz dla naszych słuchaczy, bo była bardzo interesująca, że pomimo tego, że miałaś mówione przez nauczycieli, że a ty się nie nadajesz do pisania, ty to sobie z tym w ogóle pisaniem nie poradzisz, dysleksja, czy tam dysortografia, czy tam cokolwiek to było, że po prostu nie dasz rady, a ty napisałaś książkę w ile? W kilka tygodni?
Tak, w 7 tygodni napisałam książkę, która kiedy była jej premiera, to w 5 dni po premierze była już bestsellerem, także można. Pięknie, no to opowiedz o tym, jak tak można. Z książką było, sytuacja była taka, że ja od pewnego momentu, kiedy zaczęłam się zajmować już tym marketingiem takim internetowym, zaczęłam współpracować z dużymi markami, z dużymi firmami i robiliśmy naprawdę takie duże kampanie na sumy, które w ogóle, wiesz, ja sama czasami nie wierzyłam, że to wszystko się dzieje. I że to jest możliwe, żeby takie pieniądze generować po prostu przez kampanie marketingowe w internecie, którymi ja zarządzam, wiesz, które ja kreuję i to było dla mnie takie niesamowite. No i na bazie tych moich kampanii, tych wyników, no stałam się też coraz bardziej taka rozpoznawalna w branży, no bo wiadomo, efekty same mówią za siebie, gdzieś tam taką drogą pantoflową ludzie też zaczęli mówić, opowiadać, więc coraz więcej osób się do mnie po prostu zgłaszało, żeby im coś doradzić w ich kampaniach, w ich biznesach. I ja już wtedy bardzo dużo zainwestowałam w swoją wiedzę, dlatego że ja regularnie latam do Stanów, mam tam swoich mentorów, płacę ogromne pieniądze za to, żeby jeden czy drugi był moim mentorem. Czasami to są kwoty, wiesz, ponad 20 tysięcy dolarów, więc naprawdę jak podliczyłam, to zainwestowałam dużo, bardzo dużo w to, co mam dzisiaj w głowie pod kątem marketingu, strategii, myślenia w ogóle w tym kontekście. I kiedy wykorzystywałam to dla pojedynczych firm, dla pojedynczych osób, to osiągaliśmy naprawdę wspaniałe efekty i to było dla mnie zawsze taki super sukces. Ale kiedy przyszedł kolejny taki sukces, to ja sobie pomyślałam, taka przyszła do mnie chwila refleksji, sobie pomyślałam, że kurczę, ja jednak bardzo bym chciała, żeby to, co ja wiem, było dostępne nie tylko dla tego jednego klienta, z którym aktualnie pracuję, ale dla większej liczby osób, które po prostu chcą zbudować swój biznes w internecie, a nie wiedzą jak. Może nie mogą, wiesz, latać tak często do Stanów, czy nie mogą z różnych powodów po prostu inwestować tyle w tą naukę i sobie myślałam, to może po to właśnie ja tyle w to zainwestowałam, żeby tą wiedzę uprościć, skondensować, przerobić i to, co wiem, że działa, bo jestem praktykiem w 100%, po prostu dać tym ludziom, żeby oni to mogli zastosować. No i tak powstał ten pomysł w ogóle, okej, to napiszę książkę. No ale jak sobie myślałam, okej, napiszę książkę, to od razu odpaliły mi się te stare właśnie moje myśli na mój temat. No, że nie mam lekkiego pióra, że w podstawówce właśnie miałam stwierdzoną dysortografię, że z każdego jakiegoś wypracowania dostawałam zawsze truje na szynach ze względu na styl, ortografię, brak składni, w ogóle, że tam tragedia była całkowita. W związku z tym miałam tą moją myśl, to moje marzenie napisania książki, ale miałam te stare myśli, tak, które nie pozwalały mi tak naprawdę pójść za tym w 100%. Więc trochę mi zajęło, zanim podjęłam tą ostatecznie decyzję, że pomimo tego, że ktoś gdzieś kiedyś coś powiedział, że ja sobie nie poradzę, że nic nigdy nie napiszę, co będzie wartościowego, to ja po prostu chcę to zrobić. Bo wiedziałam, jaką mam myśl i jaką mam swoją tą strategię właśnie działań w internecie, którą chcę się podzielić. No więc tak też się stało, podpisałam umowę z wydawnictwem, to nie było takie proste, ale to może na inną już rozmowę. No w każdym razie ja mam wyznaczony termin, że na kiedy ma powstać ta książka. Ja jestem osobą, która zazwyczaj zwleka do ostatniej chwili. W związku z tym, kiedy po Sylwestrze, a termin miałam na 22 lutego, kiedy po Sylwestrze obudziłam się 1 stycznia, sobie pomyślałam, okej, to chyba czas zacząć pisać już tą książkę, nie? Trochę przed Sylwestrem robiłam delikatny research, bo ja naprawdę nie wiedziałam nic, jak ja mam tą książkę napisać, ile ona ma mieć słów, jak napisać spis treści, co w ogóle ma tam się wydarzyć, nie? Ja tylko wiedziałam, że ona ma być po prostu zajebista, że ona ma być świetna i że ona ma pomagać ludziom. Ja to wiedziałam.
Więc zaczęłam szukać różnych ekspertów, mentorów, którzy już byli w stanie mi w tym właśnie pomóc. No i zapaliło się pierwsze światełko w tunelu. Znalazłam takiego właśnie eksperta, który mógł mi w tym pomóc. No i się okazało, że on mi powiedział, że pomoże mi napisać spis treści, ale to będzie kosztowało 7000 zł. No więc ja sobie pomyślałam, okej, super, fantastycznie, może innym razem, mam swój konspekt, jakoś to będzie. Więc szukałam dalej, znalazłam różnego rodzaju artykuły, blogi, ale też mentora, który pomógł mi dobrać narrację. Ja pamiętam, jak mu wysłałam swój konspekt, ja jestem taka dosyć analityczna, pomimo tego, że tak bardzo jestem relacyjna, i on zobaczył ten konspekt i napisał mi, pamiętam, takiego bardzo długiego maila wyjaśniającego, jak ważne jest opowiadanie historii, jak ważne jest to, żeby oprócz tych liczb, które chcę podać, żebym tam była ja tak naprawdę w tej książce. No i to był chyba taka najważniejsza wskazówka, jaką ja dostałam odnośnie pisania tej książki, i ją sobie wzięłam bardzo głęboko do serca i zaczęłam pisać. Żeby móc książkę napisać w terminie, obliczyłam, że przy mojej prędkości pisania, to było wtedy 400 słów na minutę, na godzinę, 400 słów na godzinę, muszę pisać 4 godziny dziennie, bo inaczej po prostu minę się z deadline'em. No więc stawałam o godzinie 5 rano, o 5:30 pisałam już tą książkę, do 7:30, później wiadomo, budzi się rodzina, trzeba ogarnąć śniadania, różnego rodzaju rzeczy, więc nie było już na to przestrzeni. Natomiast później pisałam od godziny 13:30 do 15:30, czyli miałam dwa takie sloty. Po drodze przeprowadzka, choroby i życie, po prostu życie się wydarza, ale wiadomo, że jeżeli masz swój cel, masz swoje po co, to słuchajcie, ja wstawałam sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, nie było, zawsze 5:00, ja wstawałam, 5:30 siedziałam przy laptopie, nawet jeżeli nie wiedziałam, co napisać, to po prostu zaczynałam pisać bla, 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 zaczęły mi tam wychodzić po prostu jakieś słowa, żeby się odblokować. I kiedy ja wysłałam to, co napisałam do wydawnictwa, oczywiście na ostatnią chwilę, ale zmieściłam się w tym deadline'ie, więc cała w stresie naciskałam w końcu ten wyślij. I czekałam kilka dni na informację zwrotną z wydawnictwa. I to były dni takiego zwątpienia trochę, bo ja nikomu nie pokazałam tego, co ja napisałam. Ja po prostu pisałam to, co myślałam i to, co mi po prostu przychodziło z serca do napisania. Więc nie otrzymywałam odpowiedzi, to oczywiście pojawiały się takie zdania pod tytułem: to koniec twojej pisarskiej kariery, nikt nie zobaczy twojej książki, to na pewno jest beznadziejne, co napisałaś, wydawnictwo się nie odzywa, to pewnie po prostu sami nie wiedzą, co mają na ten temat powiedzieć, bo jest aż tak źle. Więc po prostu te myśli negatywnie tak mi się kłębiły w głowie, że kiedy przed końcem mojego wydawnictwa, ja się bałam go otworzyć. Po prostu ja widziałam, wiesz, to tak jak kiedyś jeszcze w Polsce mieszkałam, jak się bało otworzyć jakieś pismo, nie wiem, z sądu czy coś, nie? Polecony przyszedł, to już koniec. Polecony, nie? To już odbierać czy nie odbierać? No, ja miałam coś takiego właśnie z tym mailem. No, otworzyłam tego maila i pierwsze zdania były takie bardzo formalne. Myślę, nie, no to już na 100% po prostu klapa, chcą rozwiązać ze mną umowę, nic z tego nie będzie. I kolejne zdania były zupełnie inne. W nich było napisane, że książka, którą napisałam, jest wyjątkowa, że wiedza, którą się dzielę, jest niesamowita, że będzie im cudownie móc ze mną współpracować i że to, że z nimi będę wydawać tą książkę, znaczy dla nich bardzo dużo. Więc ja po prostu, jak ja to przeczytałam, ja się rozpłakałam po prostu. Ja siedziałam, wiesz, ja po prostu nie wierzyłam, że to jest możliwe. No przecież pani w podstawówce mi powiedziała, że ja nie umiem pisać, wiesz, że ja nic nigdy nie napiszę, co będzie wartościowego. A dostałam taką informację zwrotną i to było dla mnie bardzo wzruszające. I
ten moment mi wtedy pokazał po raz kolejny w moim życiu, że jeżeli ktoś kiedyś coś ci powiedział, że ty się do czegoś nie nadajesz, że coś jest takiego, że nie powinieneś czegoś robić, a ty czujesz w środku w sobie, że jednak, kurczę, to jest coś, co ty chcesz zrobić, co jest dla ciebie ważne, to pomimo nie wiadomo jakich przeciwności losu, trzeba to zrobić, bo to się może okazać właśnie tym elementem, który może ci zmienić twoje życie, ale też może przede wszystkim pomóc zmienić dzięki tobie życie innych ludzi. I ten moment był dla mnie niesamowity i już chyba nie potrzebuję żadnych innych, wiesz, dowodów w swoim życiu, żeby po prostu robić to, co gdzieś tam przychodzi i to, co czuję, że chcę zrobić. Po prostu już się nie zastanawiam, tylko idę i robię. I czekam na, czy nawet nie czekam na efekty, po prostu idę i robię i obserwuję. Najbardziej fascynujące w tej historii dla mnie jest to, że właśnie pomimo tych negatywnych doświadczeń z dzieciństwa, że mówili ci, że nie dasz rady i później tego samego krótkiego terminu, de facto mogłabyś powiedzieć 1 stycznia, a już za późno, przegrałam tą sprawę, nie dam rady. Jednak pomyślałaś, że jednak to zrobisz, obliczyłaś sobie ten czas i regularnie wstawałaś i jeszcze jeden element taki, że wstaję o tej 5, zaczynam o 5:30, mam pustkę w głowie, w ogóle nie wiem co pisać, to nie zamykam tego laptopa. Tylko zaczynam stukać w klawiaturę pisząc byle co, po to, żeby się rozpędzić. I być może często to jest właśnie tak, że my mamy w sobie ogromny dar, mamy w sobie coś, czym możemy się podzielić z innymi ludźmi, ale blokują nas opinie innych ludzi, ale być może nawet jeżeli ignorujemy je, to potem sami siadamy do tego zadania i mamy coś takiego, taki tak zwany opór, taki resistance, jak to mówią, opór przed tym, że ja nie wiem, co mam zrobić, jaki mam pierwszy krok wykonać, jaki będzie pierwsze słowo, jaki będzie pierwsza akcja. Tak. Być może trzeba z czegoś takiego uporu, zamiast, żeby ten opór, opór odpuścił, trzeba uporu teraz, tak. Że ja muszę uporczywie, pomimo wszystko, siąść i zrobić cokolwiek, coś, co po prostu pomoże mnie odblokować, że ja po prostu coś robię, że ja w ten czas wykorzystuję teraz na zrobienie tego, co należy zrobić w moim życiu, tej mojej misji, tego, co czuję, że powinienem zrobić. Bo to może właśnie odblokować i zrobić coś później niesamowitego, coś, co właśnie okazało się u ciebie takim pięknym, pięknym, jak to nazwać, klejnotem. Coś, czego się nie spodziewałaś. Myślałam, że to jest jakiś taki jakiś taki brzydki kamień zrobiłam, taki nieoszlifowany, taki byle jaki, rzuciłam do wydawnictwa, a oni mówią, to jest po prostu diament, wspaniała rzecz. I mam pytanie, żeby upewnić się. Mówimy tutaj o książce Jedna kampania do wolności. Tak jest, tak jest. To jest na chwilę obecną moja pierwsza i jedyna na chwilę obecną książka, chociaż są plany oczywiście kolejne. Teraz już wiem, teraz już z większym takim poczuciem pewności siebie na pewno będę podchodziła do kolejnych książek, do kolejnych publikacji, ale to też, co jest fajne, to ty powiedziałeś, wiesz, to mega też ze mną zarezonowało teraz i chciałabym to podkreślić, że czasami my mamy w sobie takie talenty, ale różnego rodzaju, ale nie poświęciliśmy wystarczająco dużo czasu i energii, żeby je w sobie odkryć, żeby udowodnić samemu sobie, że to jest to coś, w czym ja jestem dobry, bo się poddajemy zbyt wcześnie, bo nie próbujemy wystarczająco mocno, bo nie mamy właśnie tego uporu, o którym ty tutaj mówiłeś, a który tak bardzo jest ważny, żeby jednak zrobić ten krok i żeby go wykonać i żeby samemu sobie pokazać, wow, ja to jednak potrafię zrobić. Nie ma rzeczy niemożliwych, nie? Są tylko rzeczy, których po prostu my wybieramy nie robić, więc to super, że to powiedziałeś, to jest bardzo ważne. Mnie po prostu ciężko jest uwierzyć w to, w jaki sposób ty myślałaś wtedy i w jaki sposób ty pisałaś tą książkę, ponieważ wiem, że pierwszy rozdział można pobrać za darmo i sam pobrałem go niedawno i w części już go przeczytałem, przejrzałem i muszę powiedzieć, że jest to fascynująca lektura.
napisana nie jakoś tam po prostu fikcyjnie, obrazowo, bajkowo, to jest konkret. Po pierwsze, jest bardzo fajna historia na początku w tym rozdziale, a po drugie, no nie chcę dużo zdradzać, ale tak. Później jest w pierwszym rozdziale coś, co się właśnie nie zdarza zbyt często, kiedy pobieramy jakiś pierwszy rozdział jakiejś książki. Dlatego ja proponuję wszystkim słuchaczom już teraz wejść na stronę Magda jaką? www.jednakampania.pl/rozdział. Rozdział, wejdźcie tam, bo tam jest darmowy rozdział, pierwszy rozdział i to nie jest taki rozdział 4 strony, tam jest chyba 20 czy 30 stron i mówię samych konkretów, także ja teraz też jestem w sumie zaskoczony, że to chodzi o tą książkę, upewniałem się, czy to o tą książkę chodziło, bo wcześniej myślałem, że to są może różne dwie rozdzielone historie, że tam jakąś inną książkę pisałaś do wydawnictwa, a tutaj, a to jest ta książka. Stworzona o 5:30 rano. Wiesz, zaczynała się od bla, 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 a to wyszło bardzo, bardzo dobrze, przynajmniej ten pierwszy rozdział. Tak. Także ja, jak go przeczytam, to kupuję. O, zapraszam, oczywiście. I to jest właśnie też, widzisz, ważne, co my wiemy i z jakich potrafimy skorzystać narzędzi innych ludzi. Bo ja bym w życiu nie wpadła na pomysł, że jeżeli... Czekaj, widzisz, to się nie przygotowałam. Sama takie... Mi się bateria rozda. Czyli jeszcze raz zdanie. Jak ważne jest to, żebyśmy my potrafili skorzystać z tych rozwiązań innych ludzi, którzy już je mają, wypracowali. Bo mi w życiu by nie przyszło do głowy, że jak ja mam pustkę w głowie, a chcę napisać mega konkretny, wartościowy, kolejny rozdział mojej książki, która ma zostać bestsellerem, żeby pisać bla, 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 a la makota. No przecież to, wiesz, kretyńskie. No weź ty napisz coś sensownego. My od razu mamy takie oczekiwania, że to musi być konkret, wiesz, super zdanie i tak dalej, nie? Ale kiedy zaczęłam właśnie się przygotowywać, tak naprawdę tam kilka dni robiłam taki research, informacje, jak pisać książkę, to między innymi takim jednym z tipów, które znalazłam, to jest to, że jak masz pustkę, to masz zacząć po prostu pisać cokolwiek, żeby odblokować swój umysł do tego, że on pisze. Żeby on przestał się zastanawiać, co ma napisać, bo ty wiesz, co masz napisać, tylko masz taką blokadę w tym momencie. Więc jakkolwiek bezsensowne to by się nie wydawało, to po prostu ja to robiłam i naprawdę ja miałam opór logiczny, żeby to zrobić, ale z drugiej strony wiedziałam, że to jest rada od tam best-selling authors, wiesz, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Więc myślę, nie, no jak oni tak robią, to oni wiedzą, co robią, więc ja po prostu też to robiłam. Albo inna taka wskazówka, wiesz, że jeżeli nie wiesz, co masz napisać i się zastanawiasz i to twoje zastanawianie trwa dłużej niż 3 minuty, to wyobraź sobie, i to taki hardcore trochę będzie, ale to też stosowałam, wyobraź sobie, że ktoś stoi nad tobą z pistoletem przy twojej skroni i po prostu jak nie zaczniesz pisać, to cię zabije. Wiesz, jak to po prostu, jak się odpala, po prostu od razu piszesz, tylko musisz wejść w to i to znowu się jakby, nie, jakby dziwne się to nie wydawało, naprawdę to są rzeczy, które działają. I teraz gdybym ja nie przygotowała się do tego, nie zrobiła jakiegoś tam takiego researchu tych różnych technik, to ja bym po prostu pewnie siedziała tam, wiesz, pół godziny się zastanawiała. A jak patrzę, mówię, zastanawiam się więcej niż 3 minuty, to już wiem, że ściemniam, że to jest jakaś blokada, jakiś rezystent, właśnie ten opór taki przed napisaniem czegoś, no to sobie się muszę sobie z tym poradzić. No to a najpierw ala makota, bla, 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 jak nie dawało rady, dobra, no to po prostu gun, broń przy skroni, jedziemy, nie? Czyli takie techniki, czasami ktoś może pomyśleć sobie, że sprzedawcy czy autorzy mają jakieś tam wyszukane techniki, jakieś takie bardzo, wiesz, ale są po prostu takie, znowu, życiowe rzeczy, które działają na naszą świadomość, podświadomość i powodują, że my zaczynamy coś robić tak, a nie inaczej. Czyli możemy sami zmusić się do działania, nie potrzebujemy nawet kogoś fizycznie stojącego przy nas, możemy sobie to po prostu wyobrazić. Tak. I to zadziała. I to zadziała. Tak. To jest jedna z technik. Magda, wiem też, że nagrywasz podcasty, między innymi też od zeszłego roku. Twój podcast nazwę nosi taką Marketing Masterclass, jeśli dobrze pamiętam. Tak. I zapraszam serdecznie wszystkich do sprawdzenia
tego podcastu. Ale oprócz podcastu jest ciebie dużo w internecie w formie wideo, live, spotkania, czyli transmisje live, tak się powinno poprawnie mówić w języku polskim. Taki nowy termin, bo to wiesz. Transmisje live na YouTubie, wszędzie jesteś obecna. W tym, tak domyślam się, że kiedy zaczynałaś robić znowu te materiały wideo, to być może też miałaś jakieś wątpliwości, czy to jest to. No ja cały czas mam wątpliwości. To jest to, że ja cały czas mam wątpliwości. Cały czas staram się też jakoś udoskonalić, wiesz, dodać jakieś elementy, też dawać coraz lepszą jakość, też jeżeli chodzi o formę. Więc ja cały czas mam dużo wątpliwości, ale też dzięki tym wątpliwościom po prostu rozwijam się, więc absolutnie nie spoczywam na laurach. Wiem, że jeszcze, wiesz, daleka droga przede mną w stosunku do tego, jakiej jakości filmy ja chcę tworzyć, więc ale też daję sobie na to przestrzeń. Wiem, że jakby wszystko po kolei, na zasadzie takiej, że dziś mam takie możliwości, takie zasoby, więc wykorzystuję je, to co mam. Natomiast jak będę się jeszcze więcej rozwijać, wiem, że będzie to jeszcze inaczej, ale to co chciałam powiedzieć, to co obserwuję, że czasami ludzi stopuje, że oni nie mają tego może tak zrobionego, jak dzisiaj by chcieli mieć, więc w ogóle nie robią. Czyli obserwują na przykład jakieś swoje autorytety w mediach społecznościowych i patrzą, wow, ten to ma taki kadr, wiesz, ten to już jest tak ubrany na przykład, albo nagrywa w studio, albo tu, albo tam. Nie, no ja to mam w domu, tylko wiesz, na kanapie usiądę, coś tam, a to ja nie nagram, bo bez sensu, wiesz, bo nie mam jeszcze, nie jestem jeszcze tam. A to jest błąd, bo jak się cofniemy, to najprawdopodobniej te osoby po prostu zaczęły 5 lat temu albo po prostu dużo wcześniej od ciebie, i już przyszły ten proces. I to chodzi o to, że każdy z nas ma proces i po prostu, żeby zacząć nagrywać cokolwiek, żeby mieć co poprawiać, ale nie tylko w swoim umyśle na zasadzie, o teraz to już będzie tak perfekcyjnie, nigdy nie będzie perfekcyjnie, więc po prostu robić to tak jak możesz. Ja dziś nagrywam takie filmy najlepiej jak potrafię i jestem z nich zadowolona. Wiem, że mają one być w przyszłości jeszcze lepsze, jeszcze po prostu doskonalsze, ale to będzie w przyszłości, jak będę w przyszłości. Natomiast dziś są takie, jakie są. Wiem, że się ludziom podobają. Przede wszystkim tam jest dużo wartości, bo dzielę się właśnie kontentem, więc jak ktoś jest zainteresowany tą tematyką, to powinien tam no, naprawdę z tego korzystać. I ja wiem, że to się wtedy broni. Dodatkowo wiem, że robię pewne elementy, które też jakby wyróżniają mnie, więc z tego też jestem zadowolona. Ale mówię, to nie jest tak, że jest wszystko tak idealnie, perfekcyjnie. Absolutnie chciałabym dużo lepiej, dużo więcej. Natomiast nie stopuje mnie to przed tym, żeby robić dziś, bo wiem, że ja będę tam, gdzie chcę być dzięki temu, co robię dziś. Tak, nie bójmy się błędów, popełniajmy te błędy, bo na nich, na błędach właśnie się uczymy. Tak, najwięcej. Ja pamiętam, jeszcze chyba drugi raz powiem, bo kiedyś o tym mówiłem już chyba w jakimś odcinku podcastu z kimś, ale wszedłem kiedyś do szkoły mojego syna, do podstawówki na przedstawienie. I za mną z tyłu była gazetka szkolna, ścienna, taka, prawda? Tam były takie różne hasła wywieszone i tak dalej. I jedna rzecz mnie bardzo jakby uderzyła. Coś, czego bym w życiu chyba nie zobaczył, kiedy ja byłem w szkole, u mnie w szkole gdzieś na gazetce, na ścianie. A było to zdanie następujące. Go and make mistakes, because these are learning opportunities. Wow. I tak myślę sobie, bo troszeczkę inaczej było skonstruowane to zdanie. Tak, w jakimś razie pomyślałem sobie, go and make mistakes, idź i rób błędy, coś, co w polskiej szkole wtedy, kiedy ja chodziłem, nie wiem jak jest teraz, ale idź rób błędy, nie wolno robić błędów. Masz być zawsze right, masz być zawsze, oczywiście. Wiesz. Więc, grzeczny, dobry, tak. Od razu. I jeszcze jedna rzecz, to co teraz mówisz o tworzeniu
filmów, w tworzeniu treści innych, takie, które teraz robisz, czy podcast, czy wideo, czy live. Znowu, to jest to samo, co robisz w książce. Wychodzę i mówię bla, bla, bla. Wiesz, mam jakieś takie tło, no to mam takie, no mam taki mikrofon, to mam taki, bo po prostu no zaczynam coś robić, bla, bla, bla. Co tak. Z tego wyjdzie, to się okaże. Ale jeżeli mam na samym początku ideę w głowie, że musi być perfekcyjnie, idealnie, to prawdopodobnie będę zbierał pieniądze na mikrofon za 1000 funtów, zbierał pieniądze na oświetlenie, na studio, nie wiem, na wszystko, 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 jeszcze na jakieś dobre ubranie i muszę schudnąć jeszcze i wszystko tak. inne. I wtedy dopiero będę nagrywał, ale się okaże, że ten moment może nigdy nie nadejść, bo nie ma co czekać, po prostu trzeba zacząć działać już i uczyć się na tym. I pamiętam, słuchałem też twojego jednego z ostatnich odcinków podcastu kilka dni temu właśnie, w którym mówiłaś o tym właśnie, że nagrywałaś kiedyś na tle gdzieś tam w Stanach, palmy i w ogóle starałaś się, żeby to wszystko było takie, takie bardzo przyciągające uwagę. Dzisiaj nagrywasz albo gdzieś tam z samochodu, albo nagrywasz nawet na tle, tak jak teraz, z jakimś tam flipchartem pustym, tak. choćby nawet z tyłu. I co się dzieje? Ty wcale nie przyciągasz mniej osób, tylko innego typu osoby, innego tak. typu klienta. Tylko taka jest różnica. Dlatego cieszy mnie to. Zresztą posłuchajcie tego odcinka. I który to jest odcinek? 41, zdaje się. Tak, aha. 41. Bardzo ciekawa obserwacja. Nie chcę wszystkiego zdradzać, niech sobie posłuchają nasi jasne. Słuchacze, widzowie. No, dokładnie. Tak, ale to też właśnie, widzisz, ja wtedy, jak nagrywałam na Florydzie swoje filmiki promocyjne w Orlando, to właśnie miałam jeszcze to przekonanie, że to musi być wszystko takie idealne, wiesz, że wiesz, że tam wynajęłam profesjonalne studio do nagrań, tak, to ze mną cała ekipa, po prostu się czułam jak tam Beyoncé, no wiesz, światła, kamery, Floryda, palmy, ja mówię, no wow, po prostu, wiesz, gwiazda z Polski tak. przyleciała, ale wtedy już z Anglii, ale generalnie Polka, nie? Więc to było takie dla mnie też niesamowite. I też, też te dziesiątki tysięcy funtów na fakturze. No dokładnie. Więc co myślałam, nie, no takie filmiki to już w ogóle będą, starczą mi na lata i w ogóle zrobią taką robotę, że od razu, wiesz, będzie można kupić Bentleya i jakiś tam mały zameczek, wiesz, w północnej Anglii. Natomiast tak do końca się nie stało i kiedy do kolejnej kampanii, akurat nie byłam wtedy w Orlando, bo pewnie gdybym była, to po raz kolejny bym to zrobiła, może trochę inaczej, ale bym miała jednak to przekonanie, mówię, kurczę, jednak ten ocean i palmy będą lepszym tłem. No ale akurat nie byłam, w związku z tym nagrałam z wnętrza samochodu, nagrałam właśnie przy flipcharcie tutaj w swoim studio do nagrań i się okazało, że wow, no jeśli nie takie same, to może nawet i większe zainteresowanie i bardziej nawet skuteczne, więc no, wyciągnęłam różne wnioski, o nich właśnie nimi się właśnie dzielę w tym podcaście, więc też zachęcam i jak tutaj też wskazałeś, ale to też pokazuje, żeby się tak nie fiksować bardzo na tych naszych takich poglądach i takich mitach, że właśnie to już musi być takie idealne, że wie, że tutaj, nie, no, to co często właśnie, to co mi jeszcze przyszło teraz do głowy, to co często ludzi stopuje, to muszę schudnąć 3 kilo, wiesz, zanim zacznę nagrywać, muszę tam, nie wiem, zrobić sobie kobiety, nie, może rzęsy albo coś, w ogóle porzucić te myśli, to w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi, to jest tylko i wyłącznie w naszych głowach, a niestety te nasze głowy nie zawsze nas wspierają, bo czasami nam dają jakieś takie bezsensowne wymówki, jakieś argumenty, a naszym zadaniem jest przede wszystkim po prostu zrobić robotę. Wiesz, że masz nagrywać live'y, wiesz, że to tobie pomoże w biznesie, a przede wszystkim twój biznes to jest też przychód dla twojej rodziny, więc jeżeli zależy ci na twojej rodzinie, chcesz, żeby
było więcej pieniędzy w domu, bo dzięki temu, nie wiem, może zmienisz dom, tak? Będziesz żyć w lepszej jakości takim otoczeniu. Może zmienisz dzielnicę, może, nie wiem, twoje dziecko pójdzie do lepszej szkoły. Takie mega przyziemne, ale jakże ważne rzeczy. Jeżeli chcesz to zrobić, to musisz mieć dobrze prosperujący biznes. A jeżeli chcesz dobrze mieć prosperujący biznes, to w dzisiejszych czasach to jest właśnie wychodzenie do ludzi. To jest właśnie dzisiaj korzystanie z internetu. Więc jeżeli to jest tak ze sobą połączone, że są te kropeczki, i ty nagle, ty nie chcesz zrobić tej pierwszej, drugiej kropeczki, żeby nagrać tego live'a, no bo nie wiem, ty musisz schudnąć 2 kilo, no to to jest bez sensu. No to chcesz schudnąć 2 kilo, czy chcesz po prostu, wiesz, mieć fajne życie, żyć w lepszych warunkach z całą swoją rodziną. Więc żebyśmy zwrócili uwagę na to, co nas czasami stopuje przed tym, co tak naprawdę my chcemy. A to są czasami naprawdę takie bezsensowne rzeczy, więc żeby je porzucić, wykasować, usunąć w ogóle ze swojego słownika, ze swoich myśli i zacząć robić robotę. No po prostu zacząć nagrywać, zacząć się udzielać i pozyskiwać klientów. No bo weźmy teraz też takiego odbiorcę pod lupę, tak, który siada przy internecie, siada, otwiera Facebooka i na co on zwraca uwagę? Czy zwraca uwagę na to, jaki ja mam duży brzuch? Czy zwraca uwagę na ile ja ważę? Czy zwraca uwagę na to, jak ja wyglądam tak naprawdę? Czy zwraca uwagę na to, czy to jest wartościowe, co ja mówię, co ja mu dostarczam? Więc naszym zadaniem, tak jak powiedziałaś, oczywiście motywacja musi być, czyli moja rodzina, moje przychody, moje życie, moja waga, tak, to jest motywacja. Oczywiście. Bo chcę, ale ja chcę to wszystko zrobić, ale jeżeli mam coś dostarczyć innym, to nie mam pokazać, jak ja jestem wspaniały i piękny, tylko mam przede wszystkim dać im wartość, to, czego oni potrzebują. I oni nie będą naprawdę patrzeć na to, jak ja tam wyglądam, czy jak ja się tak wysławiam, czy coś. Ważne, żeby w tym była wartość. Jeżeli to im pomoże, jeśli to im pomoże tylko. Tak. Zawsze wartość się obroni. Wartość zawsze się obroni i to jest dla nas, tak jak teraz powiedziałeś, to jest ten kierunek, na który musimy zwracać uwagę. Dobrze, to teraz na koniec jeszcze chcę zapytać o wartości, którą ty dajesz swoim odbiorcom, swoim klientom. Bo mówisz, produktem jest książka, produktem są kursy online, no i te treści, które dostarczasz w postaci właśnie tych live'ów na Facebooku czy podcastu. Tak. To są środki do dostarczania wartości. Jaką ty dajesz wartość właśnie tym ludziom, którzy są twoimi odbiorcami? No ja przede wszystkim daję im pewność co do tego, że jak będą podążać systemem, którego ja uczę, czyli tą kampanią, którą ja uczę, to jest autonomiczny model online, tak, który opisuję w różnych miejscach, to daję im pewność tego, że jak będą podążać tym właśnie krokiem, to osiągną efekty, osiągną rezultat. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli wartość co do samego procesu tego, jak dziś mają działać w internecie, aby zarabiać pieniądze. Druga rzecz, którą wiem, że bardzo cenią osoby, to jest też moje podejście, czyli że ja jestem osobą, która mówi im, możesz to zrobić, ale przestań w końcu ściemniać, tak? Ile razy możesz przepisywać, wiesz, to swoje zadanie na kartce? Nawet wczoraj pisałam takiego maila do swoich osób, które są u mnie na mastermindzie, bo już mnie to wkurza, jak ktoś, wiesz, drugi czy trzeci miesiąc on wyzwanie organizuje. Więc oni też wiedzą, osoby, które są w moim otoczeniu, że ja im po prostu... fajnie się po angielsku mówi call the bullshit, nie? Czyli po prostu zwracam im uwagę na to, gdzie ściemniają. Tak. I mówię im to wprost i bardzo to doceniają, bo my też tego potrzebujemy w życiu. Wiesz, bo jak ktoś gdzieś tam unika pewnych tematów, to on sobie może się uczyć, może, wiesz, kupować kolejną książkę, ale tak naprawdę nigdy nie robić. A ja im mówię to, słuchaj, masz metody, masz techniki, pokaż mi rezultaty, pokaż jak to zastosowałeś, ja chcę ci pomóc, ale musisz zacząć działać, więc wiem, że to też jest ten element, który bardzo mocno we mnie cenią i
i to dołączam, tak? Czyli daję im wiedzę, doświadczenie, proces, plus tą moją osobowość taką motywacyjną, która czasami ich właśnie wezwie do działania. I to jest taka mikstura, taka mieszanka, która powoduje, że po prostu ludzie, tak jak obserwuję, no, obserwują mnie, chcą się ode mnie uczyć i doceniają i faktycznie robią i działają. To też jest dla mnie takie najbardziej motywacyjne. Ekstra. I teraz powiedziałaś o tym, że dla nich mają być konkretne rezultaty w życiu, czyli poprawa tych finansowych szczególnie, wyników, tak, jeśli chodzi o działalność w internecie, sprzedaż w internecie. Jakie rezultaty osiągają twoi klienci? Bardzo różne, bo oczywiście zawsze zależy od osoby i teraz powiem o kilku rezultatach, ale tutaj taki disclaimer, tak, czyli żeby osiągnąć takie rezultaty, to trzeba pracować, że to nie jest tak, że każdy może osiągnąć takie rezultaty, bo część z nas po prostu nie jest w stanie i nigdy nie będzie chciała wykonać pracy, która jest potrzebna, żeby takie rezultaty osiągać, nie? Natomiast jest wiele moich klientów, którzy przychodzą, zakładając swoje fanpage'e, zakładając swoje grupy, czyli nie mają, wiesz, dziesiątek, setek tysięcy na Facebooku, ale kiedy przychodzą, tworzymy ich proces sprzedażowy, tworzymy ich kursy online, chociażby dwie takie Marty z kobiecej strony inwestowania, kiedy założyły właśnie ten swój projekt, po pierwszym miesiącu zaraz już miały zarobione 60 tysięcy złotych, czyli powyżej tam 11 tysięcy funtów, nie? Więc no tutaj świetny, świetny wynik, po prostu zrobiły mega robotę. Po 6 miesiącach na ich koncie było 200 tysięcy złotych ze sprzedaży informacyjnych produktów internetowych tylko i wyłącznie, tak? Absolutnie żadne inne biznesy, to był nowy projekt, który one zrobiły właśnie tutaj we współpracy ze mną. Inny taki mój klient, który miał na Facebooku chyba 10 tysięcy obserwujących, natomiast oni nic nie kupowali, po prostu nie, jakby byli tacy, co nie kupowali. I kiedy zaczęliśmy pracować razem, po 7 dniach zrobili sprzedaż i sprzedali za 40 tysięcy złotych, czyli to mam jakieś 8 tysięcy funtów, nie? Więc można. Inne moje klientki po prostu sprzedają na poziomie na przykład 500 funtów miesięcznie, tak? Czyli w zależności od tego, jaką mamy skalę, co chcemy zrobić, po prostu możemy, bo nie każdy może będzie chciał zarabiać, wiesz, 10 tysięcy funtów miesięcznie, bo ktoś sobie pomyśli, kurczę, ja w sumie nie chcę takich pieniędzy, nie wiem, wiesz, co bym miał z nimi zrobić i tak dalej. Mi wystarczy, jak na przykład będę zarabiać dodatkowo do swojej pracy, którą teraz wykonuję, jeżeli wpadnie mi dodatkowy na przykład 1000 funtów, 2000 funtów, to będzie super. Nie, bo ktoś wykonuje swoją pracę, ma swoją firmę, jakąś doradczą, księgową, może jest mechanikiem samochodowym, może jest kucharzem, czy cokolwiek i on chce dalej wykonywać tą swoją pracę, a chce dołożyć swoją drugą nogę, którą ma być właśnie zarabianie na tych produktach internetowych, no to wiesz, dwa dodatkowe 1000 funtów miesięcznie to już naprawdę jest fajny dodatkowy przychód taki dla rodziny. Więc to też są takie właśnie możliwości, są takie efekty. Nie każdy musi chcieć poświęcić się, żeby z tego właśnie biznesu zarabiać, wiesz, 10-20 tysięcy funtów miesięcznie, co też jest możliwe, ale musimy zwrócić uwagę na to, co kto chce i co będzie dla niego po prostu potrzebne, nie? Żeby, wiesz, to też jest tak, co się mówi, że niektóre osoby, które wygrywają w grach takich typu lotto, jakieś tam wielkie wygrane, jeżeli nie są przygotowane na przychód taki, znaczy na przyjęcie dużej gotówki, to tak naprawdę, wiesz, no nie wiedzą, co z tym dalej robić i mogą wpaść w jakieś dalsze tam problemy, to tutaj w internecie jest możliwość zarabiania naprawdę bardzo dużych pieniędzy. Ja uczę właśnie tego systemu, jak to robić. Ważne jest, żebyśmy my też byli gotowi i na przyjęcie tych pieniędzy, ale też na przyjęcie tych klientów, bo jedna rzecz to jest zarobić, ale druga rzecz to jest później dostarczyć wartość. To nie chodzi o to, żeby sprzedać raz, tylko chodzi o to, żeby sprzedać
dostarczyć mega wartość, po prostu zachwycić te osoby, które będą razem z nami i żeby one polecały nas dalej i na bazie tego budować swój biznes. O to chodzi przede wszystkim. Więc powiedziałaś nam o kilku takich właśnie przykładach twoich klientów, tak, którzy osiągnęli rezultaty, które chcieli. Powiedz mi jeszcze, jakiego typu osobom ty możesz pomóc? To znaczy, czy to może być osoba, która... Czy to musi być osoba, która ma już jakieś zasięgi, jakieś profile z jakimiś lajkami, jakiś produkt czy coś? Czy po prostu osoba, która nie ma zielonego pojęcia, co właściwie chce zrobić, też może skorzystać z twoich usług? To są takie trzy główne grupy osób, z którymi ja współpracuję i którym pomagam. Pierwsza grupa to są eksperci, którzy są specjalistami w danej dziedzinie. Nie muszą mieć jeszcze swoich zasięgów, ale mają na przykład, są autorami albo są trenerami, no są ekspertami, specjalistami w danej swojej dziedzinie i chcą w oparciu właśnie o tą swoją wiedzę zbudować swój pierwszy produkt internetowy. Druga grupa to są osoby, które mają społeczności zbudowane na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, ale nie mają dla nich produktów sprzedażowych. Po prostu nie wiedzą, jak zmonetyzować tą społeczność. I trzecia grupa to są właśnie takie osoby totalnie na początku. I ja zawsze wtedy im powtarzam, jak oni przychodzą do mnie i mówią: Magda, ty taki profesjonalnie się tym zajmujesz, ja nie wiem, czy to tak jest dla mnie, bo ja to taki, wiesz, żuczek mały w ogóle na samym początku i chcę zacząć, ale generalnie za dużo nie wiem. I ja wtedy zawsze im mówię: chcesz zaoszczędzić sobie kilka lat, całą masę błędów i pomyłek, żeby robić to po swojemu, czy po prostu chcesz, żeby od razu tobie ktoś w tym pomógł? I też mam taką możliwość właśnie taką formę współpracy dla takich osób, które zaczynają, żeby mogła im pomóc i żeby one od razu wiedziały, jak to robić poprawnie, jak to robić właściwie. No i jeszcze taką może ostatnią grupę to są osoby, które już mają biznesy duże, takie biznesy online, i to są osoby, które bardzo często przychodzą do mnie na takie konsultacje, mentoring, czyli tam się wtedy zajmujemy skalowaniem ich biznesu, czy oni już zarabiają bardzo fajne pieniądze w internecie, a chcą jeszcze tam, wiesz, plus 5, plus 10%, plus 20% dodać, i wtedy z takimi pracuję już indywidualnie. Okej, to w takim razie, gdzie te wszystkie grupy osób mogą znaleźć ciebie i twoje usługi, twoje produkty? Super. No to na pewno głównym miejscem jest moja strona internetowa, czyli mój domek w internecie. To jest magdalenap.com. I tam są odnośniki do wszystkich miejsc, czyli do mojego podcastu, do mojego fanpage'a, do mojego Instagrama i tak dalej. Na Facebooku jestem pod fanpage'em Magdalena Pawłowska Online Marketing, ale też prowadzę grupę, szczególnie dla osób zainteresowanych właśnie tymi kursami online. To jest grupa otwarta dla wszystkich zainteresowanych i ona się nazywa WOW, tak jak WOW, czyli WOW, kursy online formuła. I tam też serdecznie zapraszam. Myślę, że to są takie miejsca, że jak już tam ktoś trafi, to na pewno już będzie miał taki kontakt i rozeznanie właśnie w tych materiałach, którymi się dzielę. Wow, no to mamy za sobą bardzo ciekawą z tobą rozmowę. Uważam, że poruszyliśmy może kilka różnych wątków, ale skupiliśmy się bardziej właśnie na twojej osobie, na tym, kim jesteś, na tym, jakiego rodzaju wartość ludziom dostarczasz, ale też jaka była twoja historia, że udało ci się dotrzeć do tego momentu, w którym jesteś teraz. I robisz to właśnie teraz z terytorium Wielkiej Brytanii, więc... Na koniec powiedz jeszcze mi bardzo krótko, co cię do tej Wielkiej Brytanii ściągnęło? Przeważnie miłość. Te pytanie zadaję na początku, a tutaj... Ale wiedziałem, że będzie historia miłosna, więc... Tak, więc to jest historia miłosna. Ja mieszkałam w Gdańsku i no właśnie, tak jak mówiłam, często wyjeżdżałam na różnego rodzaju konferencje marketingowe, również do Londynu, więc kiedy wyleciałam na konferencję do Londynu właśnie z Gdańska, a przylatywał mój taki mentor, Jay Abraham, taka ikona marketingu,
no to postanowiłam, że oczywiście ja na tej konferencji muszę być. I też na tej konferencji właśnie był mój partner, z którym się poznałam i tak naprawdę to była niemalże miłość od pierwszego wejrzenia, a że Leon właśnie jest Brytyjczykiem i mieszka no, w Anglii, w związku z tym lataliśmy do siebie przez pół roku, Gdańsk, Birmingham, Birmingham, Gdańsk, w tą i z powrotem. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że fajnie by było gdzieś tam już się spotkać w jednym miejscu. No, z racji tego, że ja już wtedy prowadziłam biznes online, czyli pomimo tego, że w Gdańsku miałam stacjonarne biuro, to tak naprawdę było to tylko miejsce dla moich pracowników. Za często tam nie przebywałam. To sobie pomyślałam, w sumie nic mi nie szkodzi. Zawsze chciałam mieszkać na Wyspie Słonecznej, więc teraz już będę mieszkać na wyspie, więc już mam 50% wiesz, do przodu, już jestem jednym krokiem. Także podjęliśmy wtedy taką decyzję, no ja podjęłam taką decyzję, że spakuję walizkę i po prostu zobaczę, co mnie tutaj dobrego w tej Anglii czeka. No a że właśnie czekało na mnie samo dobre, to tak jest, że w sumie teraz już będzie prawie 2 lata, kiedy w Anglii mieszkam. No i jestem bardzo zadowolona z tej decyzji, także super. Cieszę się bardzo. Bardzo się cieszę, że mamy się tutaj lokalnie i jeżeli ktoś z was chce się z Magną spotkać, to obserwujcie, na których konferencjach, w których miejscach ona bywa, bo na pewno jest to, no, może to być bardzo ciekawe spotkanie, bo z tobą, Magda, bardzo fajnie się rozmawia, jesteś bardzo pogodną, ciepłą osobą i też właśnie chętną do pomocy, chętną do udzielenia jakiejś porady, więc... Tak samo dzisiaj też. Dziękuję ci za to, że poświęciłaś ten czas, że byłaś z nami i podzieliłaś się tym całym twoim doświadczeniem, twoją historią. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. To była dla mnie wielka przyjemność. Tym bardziej właśnie, że już mieliśmy okazję rozmawiać i poznać się. To naprawdę bardzo chętnie tutaj dzisiaj uczestniczyłam i dziękuję za za zadanie mi takich fajnych pytań i też z różnych obszarów, że porozmawialiśmy i o marketingu i też szerzej po prostu o życiu, o motywacji, o tym, skąd wynikają czasami te nasze różne decyzje. Nad niektórymi pytaniami nawet ja się nie zastanawiałam, także dziękuję też ci na taką dociekliwość i za poprzeprowadzenie tego wywiadu. Także dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego życzę. Dzięki, do zobaczenia. Na koniec pozostaje mi tylko odesłać cię jeszcze raz i zaprosić cię jeszcze raz do ściągnięcia pierwszego darmowego rozdziału książki Magdaleny Jedna Kampania do Wolności, którą znajdziesz, jeszcze raz powiem, ten rozdział na www.jednakampania.pl/rozdział. A ponieważ dotrwałeś do końca tego odcinka, mam dla ciebie również prezent od Magdaleny. Otóż sprzedaż online odbywa się w różny sposób, ale jednym z najbardziej skutecznych sposobów jest zorganizowanie szkolenia online, webinarium, podczas którego ludzie, którym dajesz wartość, kupują od ciebie kolejne produkty, które dla nich przygotowałeś. I jak się trzeba przygotować, żeby takie szkolenie typu webinarium zorganizować, no i w nim skutecznie sprzedać swój produkt? Otóż Magdalena przygotowała checklistę takich chyba co najmniej 50 kroków, które pokazują ci, co musisz przygotować, zanim z takim webinarium wystartujesz. Tą checklistę zupełnie za free możesz pobrać w tym momencie pod adresem biznescafe.uk/odcinek30. Mam jeszcze dla ciebie dwie wiadomości. Otóż nie wiem, czy słyszałeś, nie wiem, czy słyszałaś, ale rozpocząłem drugi podcast o nazwie Biznes od Zera. Możesz również, jeżeli interesuje cię budowanie biznesu od zera, budowanie biznesu w ogóle, możesz zasubskrybować ten podcast. Wejdź na adres biznesodzera.pl i tam znajdziesz przyciski, którymi możesz zasubskrybować właśnie odcinki tego nowego podcastu. W tym podcaście będę mówił o kolejnych krokach budowania
biznesu, nie mając pieniędzy, nie mając doświadczenia, nie mając w ogóle pomysłu na to, co robić, w jaki sposób sobie z tym poradzić, żeby jednak ten biznes zbudować, ponieważ każdy z nas ma właśnie taką unikalną swoją wartość, którą może wykorzystać do tego, żeby zbudować biznes, który będzie osiągnie sukces i który będzie generował zyski takie, które zaspokoją jego potrzeby. Także zapraszam Cię do tego, zapraszam Cię również do subskrybowania treści, którymi dzielę się na blogu biznesodzera.pl. Są to filmy z konkretnymi krokami, jak taki biznes otworzyć. I ostatnia rzecz to jest taka, że w ostatnich dniach zacząłem vlogować. Co to znaczy? Otóż tworzę krótkie, od 2 do 5 minut filmy, które wstawiam na Instagrama. Uwaga, pomysł był taki, że zacząłem testować Instagrama, dlatego że wiele osób mówiło, że Instagram to jest przyszłość i Instagram wypiera teraz wśród młodych ludzi Facebooka, czyli Facebook jest już dla ludzi, którzy są 20+, a Instagram już jest dla ludzi, którzy są poniżej 20. I teraz, jeżeli pomyślimy o przyszłości, to kogo będziemy obsługiwać za 10-20 lat? Będziemy obsługiwać właśnie tych ludzi, którzy teraz mają po 15 lat. Więc jeżeli myślimy o przyszłych klientach, musimy myśleć właśnie o tych ludziach młodych, z jakich kanałów oni korzystają. Więc zacząłem eksperymentować z Instagramem i okazało się, że tworzenie na Instagramie tak zwanych stories jest fantastycznym narzędziem dla mnie do tego, żeby w ciągu dnia pozbierać takie fragmenty z mojej pracy, z mojego życia i potem jakoś naturalnie przeszło to do tworzenia vlogów. Oceń sam, jak wyglądają te vlogi na platformie Instagram. Znajdziesz mnie tam pod moim imieniem, nazwiskiem Greg Futyma. Jeżeli ciężko będzie Ci znaleźć, to link będzie do tego profilu Instagrama mojego poniżej pod adresem biznescafe.uk odcinek 30. I jeżeli te filmy, te vlogi Ci się spodobają, proszę daj mi znać, powiedz mi, co o nich sądzisz, dlatego że Twoja opinia będzie dla mnie ważna, budująca, czy takie coś dalej robić, czy nie. Na razie mam założenie robić to przez 30 dni, czyli 30 odcinków będzie na pewno, a później zobaczymy. Okej, to tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki, że byłeś ze mną, że byłeś z Magdą. Mam nadzieję, że skorzystałaś z tego równie jak ja i widzimy się już w następnym odcinku Biznes Cafe. Cześć!